Chrystusa i daje nam się Duchu Święty, niech będą z wami wszystkimi. Widzimy się na mszy świętej, której chcemy dziękować Panu Bogu za 30 lat istnienia działalności Orkiestry Strażackiej Tybarskiej. Tą chcemy wyrazić naszą wdzięczność Bogu i ogarnąć modlitwą wszystkich tych, którzy tworzyli tę orkiestrę, którzy odeszli już do wieczności. Chcemy prosić dla nich o wieczne zbawienie. Chcemy modlić się o poszczególne łaski, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej dla wszystkich tworzących orkiestrę, wspierających ją, dla wszystkich, którzy dla tej sprawy mają serca. Bardzo serdecznie witam członków orkiestry z Panem Andrzejem, z Panem Ryszardem na czele. Witam wszystkich sympatyków wspierających orkiestrę, rodziców orkiestrantów i witam czcigodnych księży, którzy towarzyszą naszej, tworzą naszą wspólnotę, towarzyszą naszej modlitwie księdza pustosza Bogdana, księdza Janusza Pogoszka w podłupieniu i księdza Tomasza, naszego rodaka. Wszyscy sprawujemy mszę świętą, intencje orkiestry, modląc się o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej i świętej Cecylii.